Fizycznie skończyło się granie na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Czas więc na pierwsze podsumowania tego, co za nami. Trener Mirosław Hajdo, szkoleniowiec Abklan Resowi Rzeszów. Witamy serdecznie w Resowie TV. Dzień dobry. Panie trenerze, za nami runda jesienna. Kończymy ją na 14 miejscu z dorobkiem 17 punktów. Praktycznie plus 2 nad strefą spadkową. Podchodzić do tego tematu można w dwojaki sposób. Wariant pierwszy, dobrze, że jesteśmy nad tą kreską, a drugi to jest zaledwie 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Która wersja jest panu bliższa? Bliższa mi jest na pewno wersja to, że jesteśmy nad strefą spadkową, bo to jest zawsze jednak nad strefą spadkową, a nie na ostatnim miejscu, tak jak byliśmy. Wiosna jest zawsze trudniejsza i wcale nie jest powiedziane, że te 2 punkty to jest mało, bo z perspektywy czasu może się okazać, tak jak po meczu z Podbeskidziem, ten jeden punkt zdobyty długo nas utrzymywał nad strefą spadkową, mimo jeszcze rozgrywanych meczy. Natomiast, tak jak powiedziałem, mamy świadomość, że w pewnym momencie zaczęliśmy bardzo regularnie punktować, grać, stwarzać sytuacje, zdobywać bramki, natomiast w pewnym momencie się to też nam przycięło trochę z różnych względów, kartek chociażby, kontuzji kluczowych graczy naszego zespołu. Stąd uważam, że w mojej ocenie cieszymy się, to jest taki optymizm, natomiast mamy świadomość tego, że kilka punktów więcej powinniśmy zdobyć. Przy odrobinie takiego szczęścia, jeżeli chodzi o sprawy właśnie, które wcześniej poruszyłem, czyli kartki i kontuzje, jestem przekonany, że ten zespół by mógł mieć kilka punktów więcej. Czy realnie patrząc, wynik po jesieni oznacza, że Resowie czeka tylko walka o utrzymanie, bo na pewno na wiosnę będzie bardzo gorąco, pytają nowiny rzeszowskie? Ja jestem generalnie realistą i patrzę zawsze na to w taki sposób, że tak jak powiedziałem już wcześniej, wiosna będzie dużo cięższa, stąd na pewno zespół Resowi będzie walczył bardzo ciężko o to, żeby sobie zapewnić utrzymanie. Oczywiście zawsze patrzymy wyżej, mamy tego świadomość, że zdobycie kilku punktów, kilku meczy, wygranie kilku meczy na pewno nas w tabeli może bardzo wysoko podnieść. Natomiast mamy też świadomość, że to też nie jest takie proste, co dowodzi pierwsza część sezonu. I tutaj wszyscy już będą walczyć o życie. Już nie będzie tego marginesu rundy wiosennej przed zespołami, tylko będzie koniec sezonu. I my musimy być tego świadomi, że my na każdym etapie, czyli etapie kartek, etapie kontuzji, musimy mieć zawodników pełnowartościowych do tego, żeby zastąpić tych chłopaków, którzy w danym momencie nie mogą grać. Trenerze, jak teraz z perspektywy tych kilku miesięcy spędzonych w Resowi może pan zestawić dwie płaszczyzny? Pomysł, z jakim pan tutaj się niewątpliwie pojawiał, versus jego realizacja. Czy wszystko udało się przeprowadzić zgodnie z własną wizją? Znaczy myślę, że na dany moment, jeżeli chodzi o, bo to chodzi głównie o zmianę systemu gry, zmianę jakby pomysłu na gry, sposobu grania, to myślę, że poszliśmy dużo do przodu i w dobrym kierunku. Na pewno naszym takim mankamentem była skuteczność, jak również były mecze, gdzie nie potrafiliśmy tej jakości i poziomu utrzymać przez całe spotkanie. W jednych meczach to wystarczyło, w drugich nie. W ostatnim meczu graliśmy na pełnych obrotach przez 90 minut, gdzie można było powiedzieć, że to jest to, mimo straty bramki w doliczonym czasie gry i zremisowania spotkania. Ale tak jak mówię, ten ostatni mecz pod względem fizycznym, piłkarskim, charakterologicznym, mentalnym był takim meczem, jaki bym oczekiwał praktycznie cały czas. Natomiast tak jak mówię, myślę, że po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym, przy mądrych, powtarzam, mądrych i potrzebnych ruchach kadrowych, które niewątpliwie są,
Na pewno nie będzie łatwo, ale ten zespół będzie funkcjonował na dużo wyższym poziomie niż na jesieni. No właśnie, bo pod Pana wodzą drużyna jest w stanie rozegrać zarówno spotkanie wybitne, jak chociażby mecz derbowy czy spotkanie z Krakowią w Pucharze Polski, ale też potrafi wprowadzić nas w stan głębokiej zadumy, mecz z Podbeskidziem, czy zwłaszcza Puchar Polski z Siedlcami. Ja myślę, że to był taki moment, w którym wszystkie problemy spadły po trosze na nas i ciężko było jakby egzekwować do końca od chłopaków to, co sobie zakładaliśmy przed meczem i to było widać, więc jeżeli ktoś umie obserwować i na to spojrzeć jak trener, to myślę, że trzeba było tylko stać z boku i spokojnie czekać na zakończenie spotkania, bo to jest taka drużyna, która przynajmniej mi się tak wydaje, jestem o tym przekonany nawet, od momentu, kiedy przyszedłem, no nigdy nie odpuszcza, nigdy się nie poddaje i zawsze chce wszystko robić na maksa. Tak jak powiedziałeś, być może tego w tych meczach nie było widać, ale myślę, że oni więcej nie mogli. Po prostu w tych meczach. Chcieć chcieli, a więcej nie mogli. Pozostając, trenerze, przy rozstrzygnięciach pucharu, zapewne to jest temat, którego bardzo żałujemy do tej chwili, tegoroczna drabinka, rozstrzygnięcia, które wprawiają na pewno w osłupienie i myślę, że z tego kurzu bitewnego można było wyjść zwycięską ręką. Zgadzam się, natomiast ten kurz bitewny też powinien dać nam dużo do myślenia jako klubowi, trenerom, zawodnikom, działaczom, że to nie jest tak, że zawsze można liczyć na to, że wszyscy będą zdrowi i będą do dyspozycji. To jest też taki moment, kiedy trzeba się zastanowić nad tym, żeby mieć równą kadrę zawodników, nie 13, 14 takich ludzi naprawdę, którzy są w stanie tak mocno powalczyć, tylko żeby doprowadzać zawsze do takiej sytuacji, gdzie zawodnik wchodzący jest równowartościowym graczem jak zawodnik, który schodzi. Bo to właśnie w takich meczach jak puchary, bo to jest już duże obciążenie meczami ligowymi, w takich momentach, na takim etapie powoduje to, że się przechodzi, a nie odpada. Ja to tak oceniam i trzeba do tego dążyć. Ja tu nie chcę mówić o chęciach, bo zawodnicy mają naprawdę chęci. Natomiast chcę powiedzieć, że budując zespół, trzeba budować ten zespół w taki sposób, żeby braki, jeżeli chodzi o zawodników, zastępować tą samą jakością kolejnymi zawodnikami, którzy są gotowi do gry. Fizyki oszukać się nie da, mówił Pan podczas konferencji prasowej z Podbeskidziem. Bardzo plastyczny obraz cieknącego baku w aucie, wymowny absolutnie. Czy ten materiał naprawczy, spoiwo zostało już odnalezione? Nie, ono musi zostać odnalezione, bo to jest teraz okres przygotowawczy. Właśnie jesteśmy w trakcie badań wydolnościowych, które potrafią nam pozwolą nam zaplanować oczywiście proces treningowy w okresie przygotowawczym, co jest bardzo ważne i na pewno przed nami, no nie ma co ukrywać, też ruchy kadrowe, moment zastanowienia się, przemyślenia pewnych rzeczy i tak jak powiedziałem, ruchy kadrowe w kadrze pierwszej drużyny Resowi. Czy zima będzie poświęcona przede wszystkim motoryce, bo na te deficyty wielu zwracało uwagę? Myślę, że nie, bo tutaj aspekt piłkarski nie może zostać zabity absolutnie i motoryka jest motoryką, ale piłka nożna to nie tylko bieganie, choć jest bardzo ważne, ale to jest gra i nie możemy o tym zapominać. Nie możemy teraz pójść z kolei w stronę motoryki kosztem gry, także trzeba to zrobić z głową, bo czasu dużo tak bardzo nie ma. Na pewno ważne będzie wyjazd na zgrupowanie, żeby tam spokojnie popracować w dobrych warunkach treningowych, bo to jest bardzo istotne, gdyż przychodzi nam grać już w lutym, tak? I my musimy być już przygotowani siłą rzeczy, tak jak w marcu, a przecież wiadomo, że to jest zima i boiska treningowe są w takim stanie, jakim są. Musimy robić wszystko, żeby na tych boiskach jak najwięcej trenować. Dobrze przygotowanych oczywiście. Zima to bardzo ciężki czas na dokonywanie
rewolucji w składzie, zmian. Zapewne korekty u nas nastąpią. Pytanie tylko, czy szykuje się ich dużo? Absolutnie. Nie uważam, że duże zmiany poprawią naszą grę, nasze funkcjonowanie jako zespół. Nie, uważam, że to będą zmiany dotyczące dwóch, może trzech pozycji i to jest wszystko, co zamierzam wspólnie z zarządem klubu dokonać i zmienić. Mam nadzieję, że to zrobimy jak najszybciej, bo czym dłużej będziemy czekać, tym mniej jakości trafi do nas. A musimy sobie zdawać z tego sprawę, gdzie mamy braki i mankamenty. Ja sobie z tego zdaję sprawę i w tym kierunku musimy jakby uzupełniać zespół. Kolejne pytanie od mediów. W grudniu kończy się umowa Bartosza Kwietnia. Czy chciałby Pan, aby ten zawodnik został w klubie? Dlaczego wciąż nie ma oficjalnej informacji, czy zostaje, czy odchodzi? Pyta Podkarpacie Live. Powiem wprost, nie wyobrażam sobie, żeby Bartka tu u nas nie był na wiosnę. To jest... Dużo rzeczy jest od tego uwarunkowane. Powiem wprost, być może nawet mój pobyt tutaj. Kolejne pytanie od tej redakcji. Czy bierze Pan aktywny udział w negocjacjach z potencjalnie nowymi zawodnikami? Raczej nigdy w to nie wchodziłem. Raczej sondowałem, raczej czy to wszystko idzie w dobrym kierunku. Nigdy mnie to nie interesowało. Oczywiście informowałem i nakreślałem, z kim prosiłbym o rozmowę i że bardzo mi zależy na tym, żeby ta rozmowa zakończyła się korzyścią dla klubu i dla zawodnika. Także mnie to generalnie nie interesuje. Wierzę, że jak już podchodzimy do rozmów i rozmawiamy i mam za coś odpowiadać, to nie chciałbym, żeby ktokolwiek mi wybierał zawodników. Tak? Tylko jeżeli wskazuję zawodnika, to wskazuję konkret. Kiedyś miałem przyjemność pracowania tutaj z Radkiem Roczkowskim, pomagania mu w budowaniu kadry zespołu i uważam, że nie pomyliliśmy się, zespół się utrzymał. Uważam, że ten zespół był dobrym zespołem, można dużo rzeczy było robić w tym kierunku, żeby było jeszcze lepiej. Nie wnikam, co dalej się stało i uważam, że skoro ktoś ma odpowiadać za to, żeby zespół funkcjonował na poziomie pierwszej ligi, to on tutaj decyduje w dużej mierze o tym, kto ma trafić do tego zespołu. Czy przez cały okres przygotowawczy będzie Pan miał do dyspozycji zawodników, którzy ostatnio byli kontuzjowani? To również pytanie od Nowin. Myślę, że już Alek Komor wraca normalnie do naszych treningów. Bartek po kwiecień po rehabilitacji, gdyż chcę przypomnieć, że ten chłopak na prośbę trenerów, sztabu trenerskiego grał z niedoleczoną, nie mówię kontuzją, ale po zabiegu przyszło zakażenie, do tego kolana się wdało zakażenie i nie do końca był zdrowy, a grał, bo chciał pomóc, więc nie podchodził do tego w taki sposób, że mnie to nie obchodzi, ja mam kontuzję niedoleczoną, więc nie będę grał, tylko podszedł do tego w taki sposób, że chciał pomóc i dzisiaj uważam, poprzez to, co on pokazał, jak już był w miarę taki w lepszej dyspozycji, powiem, niż na początku sezonu, udowodnił wszystkim, że ten kontrakt powinien dostać. Trenerze, jaki był dla Pana najważniejszy moment w tej rundzie? Również o media o to pytają. Momentów było wiele ważnych. Moment to taki, że ten zespół zaczął chyba wierzyć w to, że może zacząć wygrywać i mimo czasem niekorzystnego rezultatu potrafił odwrócić mecz, choćby z Krakowią, choćby prowadząc w meczu derbowym, później go szybko doprowadził, bo przeciwnik do remisu, on potrafił się podnieść i wygrać to spotkanie. Także myślę, że to takie momenty, gdzie to cieszy, bo na tym można budować, jeżeli widać, że chłopaki zmieniają myślenie, podejście do meczu, cały czas chcą zmienić wynik na swoją korzyść. To był taki najważniejszy moment. Nie wynik nawet meczu derbowego, bo to on wiadomo wszystkich cieszy, no też bardzo, ale taki moment, że właśnie ci ludzie nagle nie wychodzą na boisko po to, żeby mecz odfajkować, tylko żeby znaczyć coś w tym spotkaniu i przechylać go na swoją korzyść.
Czyli teraz moment pracy, ciężkiej pracy w dalszym ciągu na boisku, w jednostkach, test meczów sparingowych, no ale do tego właśnie te rozmowy, trudne rozmowy z zawodnikami, bo też spory ból głowy. Ci, którzy rzadziej grali, pokazali się na końcówce tej rundy z dobrej strony, myślę. Powiem tak, jeżeli mamy tak oceniać, oczywiście nie mówię to na 100%, to największym wygranym jest Kałachur. Miłosz, który mimo, że cierpiał, bo przez te 8 spotkań, no jak można powiedzieć, że nie dostał szansy. Tak naprawdę w ostatnim meczu z Zagłębiem Sosnowiec pokazał, że warto go zostawić. I to nie oceniam tylko dlatego, że dobrze mecz zagrał cały zespół, ale też obserwowaliśmy go indywidualnie i pokazał, że to może być zawodnik, który na tej pozycji nam może dużo pomóc. Wiadomo, że każdy jak nie gra, to nie czuje się takiej pewności siebie, nie wierzy do końca w swoje umiejętności, a on nie załamał się, pokazał w ostatnim meczu, że jednak musimy się mocno jako sztab zastanowić nad tym, a wręcz nawet chyba zdecydować, że on u nas na rundę wiosenną powinien zostać. Po prostu podniósł rękę, zgłosił się mocno i to było dla nas bardzo ważne, gdyż tak jak powiedziałem wcześniej, miał prawo być podłamany przez to się spotkań. Trenerze, na koniec, czego można życzyć panu, a także całemu sztabowi szkoleniowemu na te kolejne miesiące? Ja tak mówię, ja tak patrzę, ja zawsze uważam, że klub, nie ma nikogo ważniejszego od klubu. Tu jest Resowia najważniejsza, nie trener pierwszy, nie sztab, nie zawodnicy, klub. I wszyscy musimy pracować od pań i panów pracujących w administracji, tak jak wy tutaj też w mediach, tak jak pan Marek nawet, który nam gdzieś tam pomaga na dole dużo, kierownik drużyny, musimy pracować dla dobra klubu i dla mnie najważniejsze jest to, żeby wszyscy zrozumieli, że musimy iść w jednym kierunku patrzeć, myśleć pozytywnie, chcieć zrealizować to, co jest potrzebne zespołowi, starać się przynajmniej to bardzo mocno zrobić jak najszybciej i przede wszystkim mieć do siebie wzajemny szacunek i w klubie, bo uważam, że to wszystko napędza do tego, żeby w czerwcu siedzieć spokojnie, wyciągać wnioski, żartować być może jak było w tym sezonie i cieszyć się z bytu pierwszoligowego. Ktoś powie, że jesteśmy minimalistami. Nie. Ta liga jest bardzo trudna, każdy z każdym może wygrać, ostatnie mecze to pokazują i my się najpierw utrzymajmy, jak już będziemy mieli to utrzymanie. Ja już tak raz mówiłem, ileś lat temu to się kibice mówi, co on tak mówi o utrzymaniu tylko, bo ja wiem, że jak już mamy utrzymanie, to można grać naprawdę o coś więcej, bo wiele zespołów jest takich w tej lidze, choćby Wisła, Zagłębie Sosnowiec, jeszcze parę by się znalazło, które mocno mówili o awansie, mocno mówiły o barażach, a dzisiaj są gdzie są i myślę, że pokora jest najważniejsza, bo pycha zawsze kroczy przed porażką. Drodzy Państwo, bardzo gorąco dziękujemy. Moim Państwa gościem szkoleniowiec APKAN Resowi Rzeszów Mirosław Hajdo. Panie trenerze, również spokoju na kolejne miesiące. Wypoczynku to pewno też przyjdzie na to czas, ale na razie jeszcze póki co tej wytężonej pracy. Dziękuję bardzo.